Halusien, halusien, witajcie w kolejnym odcinku z serii Tworzymy dom w Dibak. I to jest dom, który miał tak naprawdę nie powstać jako odcinek, ponieważ ja go buduję dla własnych potrzeb i dlatego ta budowa jest taka dosyć ucięta, bo w sumie w połowie budowania stwierdziłam, że w sumie dlaczego mam chociażby nie pokazać tego, jak ten dom odbudowuję, bo jeszcze nie wiem, czy pojawi się w galerii. Prawdopodobnie się pojawi, ale jako pusta bryła, bo ja sobie już sama mebluję ten dom, już jest prawie skończony, zajęło mi to masę czasu, ale jakoś to idzie do przodu i dzisiaj budujemy dom w Dibak, który jest dosyć bardzo nowoczesny, jest ogromny. Teren w nim, tak już można powiedzieć, teren w nim to są pola, to są boiska, słuchajcie, tam można naprawdę zrobić salę balową, bankietową, tam można zrobić spa, tam można zrobić sauny, jacuzzi 30 razy postawić i tam ciągle będzie dosyć miejsca. Ale ten dom przyda mi się na kolejną generację różnic w drzewie genealogicznym, to jest właśnie taki dom, jaki chciałam, żeby był w tym wyzwaniu, ponieważ dowiecie się za jakiś czas, jak to będzie wyglądało, ale ten dom pojawi się w rozgrywce, dlatego zastanawiałam się, czy udostępnić go ze względu na to, że chcę go wykorzystać na własne potrzeby, ale stwierdziłam, że w sumie każdy może sobie ten dom odbudować i dlaczego mam go nie udostępnić, dlatego pojawi się on za jakiś czas w mojej galerii. Nikt to jest oczywiście taka sobie Elis, możecie zobaczyć to albo na ekranie, albo na dole. Ale tutaj jakby nie ma żadnej tajemnicy, gdzie można mnie w tych simsowych social mediach znaleźć. I co mogę powiedzieć o tym domu, oprócz tego, że jest ogromny? No był dosyć ciężki do odbudowania ze względu na to, że tam jest dużo ścianek, półścianek, jakichś dziwnych rzeczy. Ja sobie go trochę przerobiłam, można powiedzieć, na swoje. Jeśli chodzi tutaj o drzwi, które są właśnie tak trochę z boku, zmieniłam to na okno, nie chciałam, żeby tam były drzwi, dlatego tam, jeśli ktoś będzie chciał coś poprawić, no to bardzo proszę, może sobie zrobić po prostu drzwi, czy zrobić cokolwiek, co będzie z nim chciał. I jeszcze chciałam powiedzieć o tym domu, że tak, na początku miało go nie być w galerii, więc zaczęłam budować ściany białym kolorem z modów, które mam, bo nie ma takiego koloru w podstawie, czy w ogóle w grze. I potem jak stwierdziłam, że go prawdopodobnie udostępnię, no to żeby nie było, że ma zawartość zmodyfikowaną, no to muszę to zmienić na jakiś inny kolor. I słuchajcie, zajęło mi to wieki, bo bardzo, bardzo, bardzo dużo tego białego tutaj jest. I no, żeby wszystkie zakamarki tutaj znaleźć, no to było po prostu syzyfową pracą. Męczyłam się okrutnie długo, na końcu skapitulowałam, po prostu wyciągnęłam te ściany z folderu moc i stwierdziłam, że mam to gdzieś. Jeśli będzie gdzieś niedomalowany, no to sorry, słuchajcie, zróbcie to sobie sami i wtedy też będzie dobrze. Dom ogólnie jest dosyć nieustawny i długo, długo myślałam nad tym, jak go tutaj sobie zagospodarować, ten teren w środku, bo ja cały czas mówię, to jest teren, to już nie są pokoje, to nie są pomieszczenia, to jest teren, to są pola. Jakoś mam nadzieję, że mi się to udało, ale Wy tego jeszcze nie widzicie. Tutaj jest kilka rzeczy użytych również z mniejszych pakietów, jak na przykład chyba fitness, tak mi się wydaje, że z fitness są zrobione właśnie te ścianki, które tutaj widzicie, ale zawsze można je po prostu wymienić na jakieś inne, reszta to jest raczej podstawa, bądź inne większe dodatki, które można sobie kupić. Słuchajcie, wszystko co tutaj się pojawia możecie wymienić na podstawę, czy na jakiś inny dodatek, który macie. To nie jest wymagane, to po prostu uruchamiacie wyobraźnię i robicie to, co Wam się podoba. Dlatego ja również tutaj sobie trochę porobiłam swoich rzeczy, na przykład te panele, które są po jednej ze stron. Takie przy oknach zrobiłam przez całą długość, bo o, tam było przez chwilę widać, bo tak przez jedną ściankę mi się średnio podobało i sobie stwierdziłam, że zrobię inaczej. Więc no słuchajcie, każdy robi jak mu się podoba, ma takie prawo, dlatego ja również skorzystałam z tego prawa i zrobiłam po swojemu. Ale on jest bardzo inspirowany, można powiedzieć w 95% jest zgodny z tym, co widzimy tutaj jako nasz wzór, jako nasz pierwowzór, jako ten domek wyszukany z Dibak. I powiem Wam, że chorowałam na ten dom jakiś czas, bo chciałam, żeby on się pojawił tutaj właśnie jako odcinek, ale potem jak stwierdziłam, że wykorzystam go, bo on mi się przyda, no to już gdzieś tam te wątpliwości się pojawiły. Ale jest jeszcze jeden
dom dosyć duży, właśnie również z tego folderu debug, który chyba też odbuduję. On jest ogromny, będę na pewno się na nim długo męczyć, ale to będzie raczej już taka parcela, można powiedzieć, bardziej publiczna, jakiś wielki hotel, cokolwiek, który będzie można po prostu postawić czy wykorzystać w jakimś innym celu niż prawdopodobnie mieszkanie, bo na mieszkanie to będzie zdecydowanie za duży. To chyba, że ktoś ma jakiś taki pomysł, żeby wykorzystał to miejsce, które tam jest, no ale no mi już wyobraźni w tym miejscu by brakowało. Co jeszcze ja mogę powiedzieć do Was na ten temat? W sumie to chyba już niewiele, bo to co chciałam, to Wam już powiedziałam. Dom znajduje się w Del Sol Valley i tak jak narzekam na to miasto, bo te dolne parcele mi się za bardzo nie podobają, tak ta górna wygląda moim zdaniem super i ten widok, który jest tutaj widoczny, jest po prostu oszałamiający i zdecydowanie pasuje do tego vibe'u, który wprowadzamy wraz z tym domem, więc myślę, że miejsce tutaj mieszka ta gwiazda, ta Judith, coś tam, jest idealne na te parcele i można, jeśli ktoś ma dodatek Zostań Gwiazdą, no to może sobie umieścić to na tej działce i będzie pasował super, moim zdaniem, wiecie, te wielkie okno, tutaj jeszcze pojawi się basen, taras, więc to wszystko jest, wiecie, takie przeszklone i to ma sens ze względu na to, że nikt nas nie widzi, prawda? Z dołu możemy po prostu łazić nago i nikt nas tam nie dojrzy. Więc miejsce jest idealne. Moim zdaniem. Oczywiście na innych działkach też możecie to postawić, jeśli jest podobnej wielkości, oczywiście nie mniejsza, bo wtedy Wam poucina sporo rzeczy. A tego myślę, żadne z nas by nie chciało. I tak naprawdę będę już powoli kończyć. W filmiku zostało jakaś minuta. Ja bardzo dużo wycięłam z tego filmu, żeby to było takie, wiecie, w pigułce, krótkie. Więc mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza to, że są czasami takie przeskoki w czasie, gdzie nagle nie było czegoś, teraz wow, pik jest. I mimo wszystko obejrzycie ten filmik z przyjemnością, bo nie jest on długi. I no myślę, że czasami fajnie też posłuchać to, co ma się do powiedzenia na ten temat. Czasami jest jakaś geneza powstania danego budynku. I tak jak widzicie, teraz już kończę landscaping jak zwykle z siebie, bo ja nigdy tego nie robię, więc każdy zrobi to na własną rękę. Więc tak, ja będę kończyć i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych tego typu bądź innych. Cześć!